Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej informacji, która dotarła do mnie niedawno, dość niedawno. Mianowicie jest to zmienione TTK, czyli czas do zabicia, time to kill w Battlefieldzie 5. I chciałbym się do tego odnieść. Słuchajcie, natrafiłem na takie informacje, że jakoby time to kill miał zostać zmieniony lub też przywrócony taki, jaki był do tej pory, do grudnia 2019 roku. I teraz się odniosę do tego, do czego chciałem się odnieść już jakiś czas temu, jak to TTK zostało zmienione. Chciałem nagrać w tym film, ale tego nie zrobiłem. Słuchajcie, a mianowicie chodzi tutaj o to, że DICE tłumaczyło się tym, że chciało zmienić TTK, żeby przyciągnąć nowych graczy. Powiem wam tak, to jest, no, chujowe wyjaśnienie, ale z jednej strony ich rozumiem, bo są rozczarowani sprzedażą tej gry. Są rozczarowani sprzedażą tej gry i teraz za pomocą Pacyfiku starali się to jakoś naprawić. I faktycznie wszedł Pacyfik, to im się naprawić to udało. Ale do momentu, gdy zrobili z 50 kroków, chcieli zrobić skok do przodu, zrobili, ale tym samym zrobili skok do tyłu. Przy okazji jeszcze cofnęli się jakieś 20 kroków, robiąc przy tym zamaszystego fikoła i rozpierdalając siebie o wielką górę, jaką byli gracze i społeczność Battlefielda, do której osobiście się zaliczam, ponieważ lubię serię Battlefielda. Co prawda nie jestem z nią aż tak bardzo związany jak chociażby z serią Call of Duty, ale uważam, że Battlefield to jest naprawdę dobra odskocznia, jeśli chodzi o walkę z pojazdami na dużych mapach przeciwko piechocie, czego w kodzie no bardzo rzadko można uświadczyć. I teraz tak, tutaj chciałbym się odnieść, czekajcie, żeby nie było, dobra. I tak, chciałbym się odnieść właśnie do tego TTK, które ma ponoć zostać zmienione, tudzież przywrócone takie, jakie było wcześniej. Słuchajcie, jak już powiedziałem, oni tłumaczyli się tym, żeby przyciągnąć nowych graczy. Ale nie robi się tak, że chcąc przyciągnąć nowych graczy, zmienia się kompletnie mechanikę całej gry. Nie, żeby przyciągnąć nowych graczy, obniża się cenę danego tytułu, obniża się cenę zakupu, robi się przeceny. Tak się zachęca nowych graczy, a nie zmieniając TTK w samej grze. To tak, jakby mechanika World of Warships sprowadzała się do tego, że będziesz pływał okrętem, ale strzelał w pierwszej osobie z karabinu maszynowego, zamontowanego na okręcie do statków. No, teoretycznie się da, no ale taki karabin maszynowy, który na okręcie jest przeciwlotniczym wrogiem okrętowi, nic nie zrobi, może go co najwyżej podrapać. Sorry, ale taka to jest mniej więcej dokładnie to samo. Dlatego teraz DICE tłumaczy się tym, że to nie wypaliło i chcą powrócić do
starego systemu, bądź go jeszcze raz zmienić. Moje pytanie brzmi, po co? Skoro obecny system TTK jest, może nie jest najlepszy, ale idzie przywyknąć. Można, ja już się do niego przyzwyczaiłem, ale pierwszy raz jak zagrałem, to uważam, że pewna broń dostała mocno po dupie. A mianowicie był to karabin samopowtarzalny, dodatkowo karabin pseudo-snajperski, czyli ZH-29, który, jak mówiłem, jest samopowtarzalny, czyli strzela raz za razem. Słuchajcie, jak weszło to TTK i były zadania, żeby na zwiadowce, żeby tam zabić iluś tam wrogów, no, będąc zwiadowcą i tak dalej, to korzystałem z ZH-29, bo nie był przeze mnie wymaksowany. I uwierzcie mi, że srodze się kuźwa zawiodłem, jak zobaczyłem, że nie mogę oddać jednego strzału za drugim. Musiałem odczekać 4 sekundy, zanim oddałem kolejny strzał. Słuchajcie, odczekać 4 sekundy tylko po to, by oddać kolejny strzał z karabinu samopowtarzalnego. Słuchajcie, karabin samopowtarzalny to nie jest jak powtarzalny, gdzie za każdym razem muszę wykonać ruch zamkiem czterotaktowym. Karabin samopowtarzalny to jest, że naciskam raz za razem spust i zamek chodzi sam bez mojej pomocy, ewentualnie tylko wymieniam magazynek, mogę strzelać dalej 10, 20 czy iloma tam pociskami, które ma dana broń, czy to jest WT-40, czy WT-38, czy właśnie ZH-29, ale nie, kurwa, że muszę odczekać 4 sekundy, zanim oddam kolejny strzał, no, chore. Dlatego TTK powinno wrócić do tego, jakie było przed zmianą, czyli przed połową grudnia. Bo nie może tak być, że cała mechanika gry zmienia się tylko z powodu jakiegoś pierdolonego kaprysu, jakiegoś pierdolonego chujka, zwanego prezesem, bo mam coraz mniej szacunku do ludzi, którzy pracują w firmie DICE. Niezależnie od tego, czy są to Chorwaci, czy są to Serbowie, czy są to też po prostu, nie wiem, jacyś Amerykanie, czy kurwa nawet Anglicy, czy Szwedzi. Mam po prostu do tych chujków coraz mniej szacunku, dlatego, że podejmują takie chujowe decyzje. Nawet nie chujowe. Oni podejmują decyzje wręcz bezsensowne.